Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Kilku ważnych rzeczy zabrakło w wystąpieniu pana premiera dzisiaj, między innymi służby zdrowia, ale też nie pojawiły się żadne informacje na temat inwestycji w nowe technologie, o innowacyjności, o edukacji. Mieliśmy premiera bez konta, są ministrowie, którzy pokazują tablety bądź telefony komórkowe, a to jednak za mało. Inwestycja w drogę to oczywiście ważna inwestycja, ale dzisiaj świat XXI wieku to również inwestycja w nowe technologie, w nowe rozwiązania. To większe pieniądze na badania, większe pieniądze na rozwój. Tego zabrakło. Czy mógłby pan powiedzieć, panie premierze, jaki jest plan polskiego rządu w tym dzisiaj ważnym czasie właśnie powiększenia wydatków na badania, na rozwój? Co stało się z projektem e-edukacja? Co stało się z obietnicą, która była złożona jeszcze przed wyborami, że od września każde dziecko w szkole otrzyma komputer? Co z tą obietnicą, którą złożył pan, że wszystkie firmy, które będą innowacyjne, będą miały pomoc państwa? Bo musimy sobie uświadomić, że wielką szansą naszego kraju, wielką szansą dla Polski jest tak naprawdę inwestycja w nowe technologie. Dziękuję. Już kończę, panie marszałku. Jesteśmy na mapie Europy, nawet na mapie świata, uważani dzisiaj jako państwo, dziękuję które bardzo, panie które pośle, ma największy potencjał kreatywności. Głosu, proszę.